Cześć widzowie. Dzisiaj mam dla was odcinek o Tiadalmie z Piratów z Karaibów, czyli również o bogini Kalipso. Jeżeli odcinek się spodoba, zostaw łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mu się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie Tiadalma to wiedźma i pustelniczka, cielesna postać bogini Kalipso. Jest grana przez Naomi Harris. Jest to postać występująca w skrzyni Marlaka oraz na krańcu świata, w którym duża część fabuły kręci się wokół niej i jej mocy. Mało wiadomo o przyszłości Tiadalmy przed wyjściem Piratów z Karaibów na krańcu świata, oprócz jej powiązań z Jackiem Sparrowem w jakiejś ważnej sprawie dla jego poboru przez sektora Barbosse w Tortudze. Wiadomo również, że była ona kochanką Davy'ego Jonesa, była również tą osobą, która zamieniła go w potwora. Zanim Trybunał Braci zamknął ją w ludzkim ciele, była boginią Kalipso. Jack przyznawał się, że ją znał. Za pewną przysługę, którą ona dla niego zrobiła, zabrała mu jego słynny kompas, jednak bardzo szybko mu go zwróciła. Kiedy Kalipso została pojmana, piraci okiełzali morze, ale również stali się mniej odporni, nad czym ubolewał Barbossa. Jest również powiedziane, że Tiadalma zmieniła dziewczynkę o imieniu Constance Magilore w kota. Jest również wspomniane, że Jack ją znał od czasu, gdy był nastolatkiem. W skrzyni u Marlaka Tiadalma wydaje się trochę tajemnicza i enigmatyczna. Posiada osobowość zalotną i skłonną do gierek. Zgodnie z legendą mówiącą, że morska bogini Kalipso była kimś w rodzaju uwodzicielki. Poza tym lubi mówić zagadkowo. W trzeciej części Piratów z Karaibów, kiedy w końcu jest znana jako Kalipso, przedstawiona jest jako stanowcza, ale dobroczynna bogini, ale jeśli się ją rozgniewa, jej gniew nie zna granic. Tiadalma jest również kapłanką fetyszy, żyjącą w ciemnych i przerażających mokradłach. Kiedyś zabrała kapitanowi Jackowi Sparrow jego słynny kompas 7 lat wcześniej, ale ten znów go wytargował. W Piratach z Karaibów skrzynia u Marlaka Sparrow szuka pomocy u Tiadalmy w celu zdobycia informacji na temat Davy'ego Jonesa i skrzyni u Marlaka. Na wymianę Jack daje jej nieśmiertelną małpę Barbossy. Później zapewnia ona schronienie i ocalenie załogi Czarnej Perły po zniszczeniu przez krakę na statku i ogłasza się ich kapitanem. To właśnie Tiadalma zaproponowała żeglowanie na krańc świata, by uratować Jacka. Wówczas przedstawiła ona wskrzeszonego kapitana Barbossy zdziwionym pozostałym. Kiedy Jack Sparrow podarował Tiadalmie małpę o imieniu Jack, jej nagła zmiana dotychczas niesfornego zachowania w chatce Tiadalmy świadczyła o obecności Barbossy, co stało się jasne w chwili, gdy małpa nagle usiadła na szczycie pary butów osoby niewidocznej dla obecnych, znajdującej się w przyległym pomieszczeniu. Tiadalma przepowiedziała również Willowi Turnerowi los, mówiąc, że został on naznaczony przez przeznaczenie, co zostało ostatecznie wyjawione w trzecim filmie. Wyjawiła również chytrze fakt, że Davy Jones wyciął sobie serce dla swojej prawdziwej miłości. Kiedy miała miejsce krótka debata w sprawie, czy Davy'emu chodziło o morze, czy o kobietę, odpowiedziała: ta sama historia, różne wersje i wszystkie są prawdziwe. Stało się to prawdą, odkąd Kalipso stała się morzem i kobietą. No dobrze, to koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, albo chcesz pomóc mi wbić 10 000 subskrypcji, zostaw łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mu się rozwijać. Trzymajcie się, cześć!